W poprzednim odcinku zabraliśmy Was w długą podróż po zakamarkach Poznania. Dzisiaj wyjeżdżamy z Poznania w świat. Wyjeżdżamy daleko, wyjeżdżamy do Afryki, wyjeżdżamy do Ameryki Południowej, ponieważ gościem dzisiejszego odcinka będzie podróżnik, człowiek, który wsiada na rower i jedzie w świat. Jedzie w świat na kilka miesięcy, zwiedzać, przeżywać, oglądać, wydawać swoje pieniądze zarobione w Poznaniu. Jest człowiekiem, który jedzie po to, żeby skonfrontować to, co czyta w artykułach, ogląda w filmach z rzeczywistością, żeby zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. Gościem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Majewski, kurier rowerowy, człowiek, który setki albo i tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy kilometrów przyjeżdża rowerem zawodowo po Poznaniu, na tym zarabia na, na swoje wyprawy. Łukasz chce być zawodowym podróżnikiem, człowiekiem, który idzie w ślady księgowego z łazarza, czyli słowatnego podróżnika Kazimierza Nowaka, który wszystko rzucił i w 1931 roku na rowerze pojechał, objechał całą Afrykę. Łukasz chce zrobić więcej. Łukasz chce objechać cały świat. Proszę Państwa, dzisiaj podróżnik Łukasz Majewski. No dobrze, opowiadaj. <grystanie> O jezu, cześć! No. Cześć, kim jestem? Może od tego chyba zacznę. Jestem Łukasz Majski, nomada w drodze. To wiemy. E, I podróżuję na rowerze. Okej, okay. nigdy w ten sposób nie zacząłem. Masz co opowiadać, co? Mam dosyć sporo opowieści różnej treści. No dobra, zaczniemy od początku, albo właściwie od końca, czyli od tej twojej ostatniej wyprawy, hmm. poznań, Senegal, całą drogę przejechać na rowerze. No, poza Ciśnią Gibraltarską i pewnym odcinkiem Sahary, gdzie wskoczyłem do pociągu towarowego, ale tak naprawdę nad, ta trasa się zwiększyła mm, rowerowa, Także jakby to, tak, takie dwa były dodatkowe środki transportu. Byłeś zmuszony? Nie, jest bo zarówno. chciałem się przeje przejechać no, się chciałem pociągiem towarowym. Gibraltarską, rowerem, przed gdzie Gibraltarską? Jedna. Tak, tak. To tam rower akurat musiał niestety zakotwiczyć na promie. A pociąg? Pociąg to było takie małe marzenie, które zawsze chciałem spełnić. Mianowicie jest kopalnia rudy żelaza w, ce w centrum takiego kraju, który się nazywa Mauretania. Można tam dostać się właśnie w pociągu towarowym, który jedzie nocą. E jeden z najdłuższych w ogóle pociągów towarowych na świecie. Ma 2,5 kilometra i 10 godzin na podróż właśnie na w ot otwartym wagonie z rowerem. Coś w no, ale w biletów nie sprzedają na rynku. Nie, nie, nie ma żadnych biletów. Skakujesz w biegu? Skakujesz i modlisz się, żeby zatrzymać Zatrzymał się na twojej stacji, bo pociąg się może zatrzymać albo nie musi, nie ma żadnych konduktorów, nic. nic nie nic, na twojej, nic. tylko na tej, na której chcesz wysiąść. No, dokładnie. A powiedz, jak się organizuje wyprawę do, rowerem do Senegalu? Mm. Od czego zaczynasz? O, zaczynasz od marzenia. Nie, musisz okay. sobie też przede wszystkim. Ja, ja, dla mnie to było spełnienie marzeń, marzeń takiego z lat 90., jak właśnie dorastałem, to, to ten Paryż Dakar był taki dosyć na czołówkach gazet czy telewizji. Uh, więc uh, to było takie dosyć uh, takie od dzieciaka marzenie, które chciałem zawsze spełnić, przejechać tą legendarną trasę. Nie mam prawka, więc. Uh, nie miałeś wyjścia. Uh, nie miałem wyjścia. Jeżdżę na rowerze już w sumie tak w ten sposób od 7-8 lat. Uh, więc uh, jakby. To połączyłem kropki i, 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 i raczej już też wcześniej jeździłem, więc dla mnie to, ja się przygotowywałem, w sumie wymyśliłem sobie tą trasę tydzień, z, sprawdziłem co, jakie potrzeba wizy, bo jeżeli się podróżuje lądem, no to te wizy są naj, najbardziej jakieś problematyczne, ta machina biurokratyczna w wielu tych krajach, w wielu tych krajach afrykańskich szczególnie jest dosyć skomplikowana, no ale okazało się, że to nie jest takie ciężkie, nie potrzebowałem żadnych też szczepień, a Senegal był ostatnim krajem, do którego można pojechać bez Rzuty i e, książeczki szczepień. E, więc mogłem tak naprawdę wyjechać z dnia na dzień. Tydzień... A to, to tak wziąłeś mapę i powiedziałeś sobie: okej, okay, pojadę tędy. <gry> tak, tak. Znaczy, ja, no, wiesz, no, w podróżach rowerowych są takie dwie, jakieś takie m, k, takie proste, które pr, k, albo masz pieniądze, albo masz czas. Ja okazało się, że mam czas, pieniądze, pieniądze miałem jakieś tam zaoszczędzone, więc miałem 4 miesiące. Popatrzyłem sobie na mapę i tak po prostu z dnia na dzień sobie tą trasę planowałem. Nie było jakiegoś większego. Wiedziałem jaki jest kierunek trasy, natomiast... Wiedziałeś dokąd chcesz dojechać? Dokąd chcesz dojechać dokładnie. No dobra, wsiadasz na rower w Poznaniu, zabierasz ze sobą te wszystkie graty, które y, zabrałeś, jedziesz przez Europę, wsiadasz na prom, lądujesz w Afryce i co? No i fajnie. No. No <laughs> znaczy, wiem. No, przede wszystkim wiesz, no, masz te wszystkie klisze myślę, myśleniowe, jakieś takie. Wiesz, no, Afryka generalnie jako kontynent nie istnieje w polskich mediach w żaden sposób. To jest. Czarna plama, jeżeli chodzi o informacje, wiadomości. No mamy in wiadomości, informacje o tym, że tam się tłuką, nie? Tłuką że są wojnie, się? Właśnie, czy jest głód. Tłuką się, jest głód, jest biednie. Natomiast sam kontynent, no, właśnie, z, z czymś takim, właśnie z, z taką z taką podgotowką trochę informacyjną lądujesz, właśnie. W, no bo nie masz wyboru. Nie masz wyboru. I nauczysz no, się tego kontynentu. I to. Na jest, żywo. Ciągła, ciągła tak naprawdę m, nauka, ta, taka podróż z taką nikłą ilością wiedzy, no bo naprawdę mało kto jeździ do Senegalu czy do Mauretanii i y, 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 jest bardzo mało też reportaży chociażby jakichś takich dobrych, y, adresów takich, z których źródeł informacji po polsku, chociażby, z którymi można... Mogą ci na coś tam przygotować. Tak. Także, no to była nauka. Trochę się bałem na początku, bo też oczywiście ja też low-costowo trochę podróżuję, także śpię na dziko, więc przede wszystkim najważniejsza, najważniejsza rzecz w takiej podróży to jest właśnie znalezienie noclegu. To jest, to, to jest jakby najważniejsza rzecz w trakcie dnia. O tym myślisz cały dzień? Pod koniec dnia na pewno. I dobrze się wyspać, bo później to jest jakby energia na następny dzień. No i w Afryce nie wiedziałem, jak ja przez 7 lat podróżowałem po Azji. Mam ponad tysiąc noclegów na dziko, w sumie na trzech, czterech już teraz kontynentach. Także no, musiałem się nauczyć tego specyficznego klimatu, trochę afrykańskiego czy w Maroku, ale później po prostu jakoś tak się też nauczyłem znajdować dobre miejsca pod nocleg, mm, egzystować sobie z ludźmi. Rower jest super, super w ogóle, jeżeli chodzi o, o podróż, bo też um, to jest jakby taki bazar czy handel historiami. Ja sprzedaję swoją historię ludziom, którzy się zatrzymują, którzy są w ogóle, z tym kosmitą po prostu dla, dla takich um, no, ludzi, którzy mieszkają na przykład w Maroku na wsi. To, jakby, przyjeżdża biały człowiek na rowerze? No dokładnie, daleko od resortów turystycznych. To, to są takie wsi, gdzie nie ma na przykład wody albo nie ma elektryczności albo dwóch, ty, dwóch tych rzeczy. Natomiast oni są ciekawi tej osoby, która gdzieś tam się pojawia na jakimś obładowanym, dziwnym rowerze. Ja im sprzedaję swoją historię, oni sprzedają mi swoją historię. Ja dowiaduję się, że tutaj na przykład ceny regulowane są na przykład na pszenicę, że no ciężko ostatnio jest, bo jest na przykład ocieplenie klimatu i, i mają suszę na przykład w Maroku i jest bardzo duży problem na przykład z wodą. To są takie rzeczy, które... No, to, to, to jest ten proces nauki właśnie tego kontynentu i podróży właśnie. A jak ty się tego dowiadujesz? Jak ty z nimi rozmawiasz? Bro broken French. Broken <laughs> French. <laughs> I jakieś podstawy Darija i No i czasami Google Translator. No bo ja oczywiście mam jak zawsze jakiś tam dostęp do internetu, więc to są jakieś takie rzeczy. E, które z, tak po, pomagają. Jeżeli ktoś na przykład, no nie, nie wiem, no zdarzało mi się z, z, po włosku, na przykład studiowałem we Włoszech, więc znam włoski, więc po włos, włoski się bardzo okazał bardzo przydatne. Jakieś takie postawy hiszpańskiego też, też bardzo się przydały. Czyli bez języków się nie da jednak. Można próbować, ale na pewno z, z językami jest łatwiej. A z którym najłatwiej, z francuskim? W tym rejonie Czy z francuskim. angielsku? Nie? Francus... Angielski w resortach turystycznych, tak. Natomiast francuski jest wszechobecny w większości Maroka. W tej części Afryki, tak. Czy, czy właśnie w tej części Afryki. Są były kolonie, na przykład północ Maroka bardzo dobrze, to, to był dawny protektorat hiszpański i tam dużo osób, na przykład też po hiszpańsku, też dużo osób pracuje w Hiszpanii, w Andaluzji czy w Murcji. Więc dużo osób, właśnie ten, ten po hiszpańsku bardzo potrafi mi dobrze mówić. Także no, Marokańczycy na przykład biegle zazwyczaj mówią w dwóch, trzech językach. No dobrze, jak się przygotowujesz, co bierzesz na rower? Hmm. Żeby przeżyć. Żeby przeżyć, no to wiadomo, taki basic, no to, to, to namiot, śpiwór, Karimata, to jest jakby mój dom, który zawsze ze sobą zabieram. No nie będę miał gdzie spać. E, w razie czego? W razie czego. No to i zdarzało do... ci się spać nie w namiocie? No, oczywiście. Zapraszali, ja, ktoś się zapraszali oczywiście. I nie wiem, w jakiejś chatce w Mauretanii na przykład pan mnie zaprosił, który miał stado kus. E, no i, i siedziałem sobie, jadłem rękoma kus-kus, który tam przygotował, piliśmy sobie taką zieloną herbatkę, i i tak, no takie taki momenty też oczywiście zdarzają. No a wracając do, do tego, co ze sobą zabierałem, to na przykład y, y, też sam gotuję, no bo y, jeżeli low-costowo podróżuję, to też y, w Europie Zachodniej na przykład cały czas gotowałem własnym sumptem, więc mam taką, taką maszynkę do, y, do gotowania na benzynę. Um, czytnik e-booków y, na długie noce, to jest... A bywają noce, długie noce po tych trasach, które ty robisz? Bywają przede wszystkim w zimie, no bo, bo, bo też y, zima to jest w Europie, na przykład jak startowałem teraz y, w październiku 2023 roku, no to już ta, ta noc była taka odczuwalna, dosyć długa, z 12 godzin moja przynajmniej, więc y, przez, w nocy nie podróżuję, nocy nocy zawsze śpię. Zawsze, zawsze śpię. Taką mam zasadę, więc to jest jakby długi czas, który spędzam sam i Coś trzeba robić. głowa pracuje cały czas, więc czytnik e-booków to jest... Nie jest tak, że padasz od razu na nos po tych setkach kilometrów, dziesiątkach kilometrów? Dziennie. Dziesiątkach raczej w trakcie dnia, ale ja tak reguluję to sobie, nie, nie, nie lubię być taki strasznie zmachany, później właśnie nie mogę spać, więc tak sobie, no to jest taki slow life, nie? To jest tak bardzo powolne życie w podróży. Duży powerbank. Dwa, no, dwa duże powerbanki. No już widzę, że możesz sam ruszać w tą podróż, widzę, że... Dobra, jestem gotowy, tak? Dzięki. I w sumie tyle, trochę ciuchów i... Szczoteczka do zębów. Szczoteczka do zębów, o tak, no jakieś mydło może nawet. Okej. Okay. I szukamy potoku. Tak, tak. A ty sam to finansujesz? 95% ci 5%, tak, 95%. no mam Buy Coffee, jakąś taką formę. Okay. Jakoś, no. Serwis, przy, przy pomocy, którego można ci płacić tak. coś tam. Tak, wpłacić właśnie jakieś datki na... No. 5% to niewiele. To, no, to jakoś tam mi pomaga na pewno. Jak, jak nie wiem, coś mi się zepsuje, czy muszę wziąć jakiś nocleg, chociażby, to, to, to wtedy mi to jakoś pomaga i jakoś tak amortyzuje wydatki. Natomiast no, teraz, no, jeżeli mówimy o pieniądzach, jesteśmy w Poznaniu, to no, pewnie nie ma żadnego właśnie. problemu. No, tak wyda, wydaję około średnio 8-9 euro na dzień. 120 dni teraz jechałem, więc to mamy około 4 4000 do 5000 złotych yy, na takie rzeczy. Na 4 miesiące. Na 4 miesiące. Mniej niż w Polsce na pewno, nie? Bo I... kiedyś powiedziałeś, że yy, wyjeżdżasz, yy, żeby oszczędzić. <laughs> Trochę tak, właśnie jest. No, a jak teraz te czynsze są wysokie, to. to jest Daje 1000 koszt. złotych miesięcznie to no, faktycznie. No właśnie, no ty, za 1000 złotych to masz pokój na Jeżycach teraz, także z opłatami, więc... No, jeszcze do tego oczywiście trzeba doliczyć loty z powrotem, wizy. No to tak, jak liczyłem ostatnio, to około 7,5 tysiąca złotych ta podróż sumarycznie mnie... 2 2000 miesięcznie. 2000 miesięcznie, no. Ale to tak jakby już nie martwisz się o powrót, że no, lot był na przykład za półtorej tysiąca złotych dosyć drogi. Z powrotem właśnie do, przez Kraków leciałem. No, ale... Można zaoszczędzić. Może ludzie tyle przez tydzień wydają pewnie na jakieś all-inclusive. No, na raz no. można wydać w jakiejś dobrej knajpie. Nie? Nawet nie chcę na ten teatr rozmawiać. <głos> <głos> nie, tam jest to jest jakieś astronomiczne liczby. Dobrze, to jedna rzecz to jest kasa, a druga to jest czas, no cztery mm. miesiące wyrwany z życia. No tak, to jest ta cena, która... raczej wydaje mi się, że te pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. No to jest, to jest wyrwany jakiś kawał życia z, z, poznania, z poznania. Bo ten, to życie się toczy gdzie indziej. Życie się toczy tak naprawdę dookoła mnie, no, natomiast z, z inne życie niż, niż to, które mam tutaj w Poznaniu, i ta rozłąka z bliskimi i rodziną. E, trudność w nawiązaniu relacji, no bo jednak, jakby jestem trochę marynarzem, więc e, nie mam żony i nie mam dzieci, także dla mnie jest to trochę czysta karta. Natomiast e, um, no mimo wszystko, to jakby jestem trochę w rozkroku, i to jest, to jest ta, ce ta prawdziwa cena, którą się płaci, właśnie za tego typu, ta, tego typu podróże. Cena, do której się bliscy muszą przyzwyczaić. Niestety, albo się nie, nie, nie muszą przyzwyczaić, no po prostu nie muszą być wtedy, <laughs> źle to zabrzmi, ale po prostu no, mogą mnie skancelować, no bo jakby też ja się z tym liczę, no bo bycie bliskim na pół roku, nie, nie wszystkim bliskim musi wystarczać, nie? więc no, ja się staram jak najbardziej, jak tu jestem już w Poznaniu, natomiast wiem, że nie wszystkim to może... I to jest część twojego życia, że ty po prostu wyjeżdżasz na kilka miesięcy w roku? E, tak, no od 8 lat już tak mam, niestety. Jestem takim trochę odysem. A powiedz po co? <grym>, no, wczoraj miałem prelekcję w Gdańsku, się też zastanawiałem nad tym i do dzisiaj jeszcze nie wiem. <grym>, Wiesz co, ja tak wychodzę z założenia, że to, co robiłem w dzieciństwie, chyba jest dosyć ważne. Dla mnie naj najlepszymi momentami w moim życiu, w sensie najlepszymi, to jest złe określenie, ale takimi, które najlepiej wspominam z dzieciństwa. To właśnie były podróże, bo właśnie moja mama jeździła z nami, z moją siostrą po, po całej Europie autem. I masz to w sobie po prostu. No jakby to zostało wykształcone dosyć mocno i miałem tą taką... Odczuwałem naprawdę, jako dzieciak czekałem po prostu, żeby wyjechać w trakcie właśnie letnich ferii z mamą gdzieś tam na trzy tygodnie autem pod namiot. I to były super wakacje. No i to jakoś gdzieś we mnie została ta cząstka i ta taka ciekawość świata, która po prostu jakoś jest taką heroiną trochę też. Nie do no właśnie. I ta, też adr, taki adrenaline junkie, nie? Że takie uzależnienie trochę od adrenaliny, że jednak jesteś ciekaw, co jest za następnym, za następnym, za, za następnym zakrętem, za, następną, za następnym wzgórzem. Mm. To jest plus i minus też, nie? Ale to jakby to się wykształciło mnie w, za dzieciaka, a teraz jakoś to też ym, cały czas próbuję to sobie pielęgnować, właśnie poprzez te podróże. Także ta ciekawość świata, jakby, jak, jakkolwiek to wyświechtanie nie brzmi, to jest y, ta rzecz, która mnie tak jak jakoś napędza. Powiedziałeś przed chwilą trochę m, o strachu. A, czy ty się bałeś? Były takie momenty, kiedy było niebezpiecznie? Hmm. Ym, strach to jest taka rzecz. Y no, no Oczywiście są jakieś cięższe momenty. Bardziej no, wydaje bo mi się, że. to jest od razu. Generalnie rzecz biorąc, jeden z takich powodów, dla których ludzie chyba tego nie robią, co ty, to właśnie hmm. jest strach. Strach jak najbardziej dobrze się baciem. Zawsze z takiego z założenia, no bo to jednak daje jakąś taką. Rozsądek jednak trochę tam panuje później, właśnie robiąc głupie rzeczy. <laughs> Na Można go gdzieś... wyłączyć też. Można, trochę. ale. Nie wiem, no miałem jakieś takie dziwne sytuacje typu, nie wiem, przesłuchania przez policję, czy, czy, czy nie wiem, w Pakistanie, w, no, na, na granicy właśnie pakistańsko-irańsko-afgańskiej, to już w, nie w tej trakcie tej podróży, ale wcześniej. A to, to, to na przykład nie wiem, byłem konwojowany przez grupę sześciu żołnierzy przez 600 kilometrów przez pustynię, bo po prostu gdzieś tam talibowie działali w, w prowincji Beludżystan, dosyć takiej niespokojnej. Um, jakoś, oni chcieć odprowadzić? No taka jest, że tak powiem, procedura wobec wszystkich obcokrajowców przekraczających tą granicę irańsko-pakistańską no i spałem na przykład y, w więzieniach to, 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 to było z jednej strony to było Ale z otwartymi drzwiami dokładnie tak a, dokładnie no tak. Okay. a chłopaki byli naprawdę to spoko można. No, ale to było jakieś takie trochę, jakby coś się wydarzyło. No, to jestem w prowincji Baluchistan, gdzie 85% nie umie, kobiet nie umie czytać i pisać, a 65% facetów też tego nie potrafi. Jest dosyć, eks, no, dosyć taka, bym powiedział, jedna z najbiedniejszych, jeden z najbiedniejszych rejonów Pakistanu. No, dosyć taki ciężki, ciężkie miejsce. Zdarzało mi się, że ktoś chciał, mnie oszukał, że ktoś chciał wyłudzić jakieś pieniądze. Nikt nie chciał mnie nigdy okraść. Para osób. No to nie wiem, czy to. Nie wiem. No, przekroczono jakąś granicę taką fizyczną też. No, więc zdarz, zdarzają się takie rzeczy, wiesz, na półwiejskiej w piątek, wieczór. Się wydaje się tak. dosyć często. Wystarczy jest... się policjantów tutaj zapytać, wydaje mi się, że mają więcej historii ode mnie. Jesteśmy tylko ludźmi. A pytam też o to bezpieczeństwo. Czy wyobrażasz sobie kobietę w takiej, hmm. na takiej wyprawie? Ja to. Dosyć często jestem pytany o to i nigdy nie mam dobrej odpowiedzi na to, bo jak najbardziej tak, bo są kobiety, które podróżują samotnie na rowerze. one tej takiej konwencji też yy, yy, sakwiarsko, no, śpiącą, śpiąc na dziko. Yy, natomiast. Yy, to są zupełnie inne, inne sytuacje. Ja na przykład, po, podam taki przykład, właśnie takiej dziewczyny, Marty, którą poznałem w Iranie. Ona couchsurfingowała. Couchsurfing to jest taki portal, gdzie po prostu się gości turystów z danego kraju w swoim domu. W swoim domu. No i ona przez ten Iran właśnie jeździła z zbiorkomem i właśnie nocowała w takich miejscach u prywatnych ludzi. No, Iran to jest dosyć y, czasami postępowy, ale czasem bardzo konserwatywny. No, przede wszystkim, De Jure jest bardzo konserwatywnym krajem. No, no natomiast... też właśnie chciałem cię zapytać, bo to jest kompletna dla nas czarna dziura. Czarna no, dziura jest bardzo dużo jakiś też taki Do Iranu dojdziemy. Jakich... Dobrze. Koleżanka. Koleżanka. No to, mm, no to ona właśnie miała, miała taki sposób bycia, że ja nawet już później ją poznając na przykład, ona była na tyle, wiesz, prowadziła ze mną na przykład dyskusję traktowała mnie jak Irańczyków, czyli bardzo duży dystans, otwarte karty i trzymała mnie naprawdę bardzo że tak powiem krótko, czułem, że nie, nie wchodzimy, mimo, że w ogóle się nie musiała w ogóle bać jakiegoś tego, ale była już w takim trybie podróżniczym, że jakby była taka aureola niedostępności wokół niej i mm, ona bardzo dobrze ten taki kod kulturowy ogarniała i Kultury i firmę, są różne. Są różne bardzo i też jest bardzo dużo sposób, raczej też na przykład chociażby oglądamy, to jest na przykład z drugiej strony straszne, nie? Że na przykład taką jedną dziewczynę też oglądam, którą, która podróżuje po Afryce na rowerze sama i często, no, na przykład, nie patrzy ludziom, facetom mam tu na, na myśli, nie? W twarz, prosto, prosto w oczy, no bo dużo facetów myśli wtedy, że ona zaczyna flirtować. To może być prowokujące. I że to jest prowokujące. Jak, jakby ja nie mam takich sytuacji. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, w ogóle sobie nawet o tym nie pomyślałem, że może coś takiego być, a ona na przykład miała bardzo dużo takich sytuacji. i Także to pytanie. Ja nie, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo ja się sam też dowiaduję, jak tak może by, jaka ta percepcja, tej, jaka percepcja kobiety w podróży może być. Ja, dla mnie to jest jakby totalnie, mm, mm, totalnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jako facet, który podróżuje. To no jest, siłą to rzeczy, jest zupełnie, tak musi być chyba. No, to jest zupełnie, szczególnie w takich mocno takich spatriarchalizowanych społeczeństwach też muzułmańskich. czy. No, ty, czy, ty czy, mówisz o Bliskim Wschodzie, mówisz o Afryce. No, to są te społeczeństwa też. właśnie. No. Także... A, słuchaj, ja nie myślałeś, żeby z kimś jeździć? Nie znalazłeś nikogo, nie takiego towarzysza, z którym mógłbyś wytrzymać cztery miesiące? Wiesz to jeździłem z byłą dziewczyną. No jestem ten właśnie krodu. było... <laughs> Jeździłem jeszcze, właśnie teraz, do, jak, jechaliśmy do Dakaru, jak jechałem do Dakaru, to właśnie spotkałem Mateusza, to jest taki Polak z Wrocławia, który jechał tą samą trasą i się spotkaliśmy gdzieś tam parę razy. Przez przypadek. Przez przypadek lub pani? Przez Instagram. Przez Instagrama, ale no się nagle okazało, że jesteśmy 200 km od siebie, więc... Zabi Rzabiskok. I później się okazało, że mamy tą samą trasę, więc jakoś tam te nasze drogi często się, że tak powiem, przeplatały. I z takim Benusiem też jechałem z Benem z Francji, I on, ale on był Polakiem na moje i, i, i też właśnie też wspólnie spokonaliśmy dużą część drogi, właśnie w, w Afryce. No, ale to nie tak, że umawiasz się z tym. Nie, mówisz, okay, intencjonalnie od to nie Od początku było. do końca. Nie, nie, to było raczej... Ja lubię, lubię być sam. Być sam. No to jest fajne pod tym względem, że jednak jak była to właśnie jechaliśmy na przykład w trójkę przez tę Afrykę, to to mi o tyle przeszkadzało, że też odbiór na przykład człowieka jest zupełnie inny. Jest na pewno prościej, no bo zawsze można odpocząć i nie jest się pod grą, że tak powiem, bo cały czas jak jesteś na rowerze, naprawdę jesteś cały czas indagowany, wiesz, wszyscy, wszyscy, się, wszyscy się dzieje, pytają, w ogóle stary, po co na rowerze? Ale te zajebiseen. same pytania, no właśnie. Te same pytania, ale to wiesz, to zawsze jak tak poznawczo, to zawsze to jest jakby, no to jest coś niesamowitego, jak można to też wykorzystać dla własnych takich egoistycznych pobudek, typu poznać na przykład realia życia gdzieś w zupełnie innym kraju. I, no i tego na przykład jak się jedzie w trójkę, to jednak nie jesteś pod tą grą tak często i też jest trochę mniej Interakcji i wolę być sam w podróży. Też być odpowiedzialny sam za siebie, mm, przed sobą na swoim <laughs> własnym rowerze. Trochę tak, no, no, na swoim rowerze, nie na czyjejś, nie. No jasne. A jak rower wytrzymuje? No, ja też, musisz no, być mechanikiem pewnie yes. no nie jestem mechanikiem, ale wiem jak mniej więcej rower działa, wiem jak go, jak go naprawić, więc tak, tam ta mechanologia nie jest mi jakoś obca, więc więc, więc co, co z czym, trzeba jakieś, jakieś śrubki tam dokręcić, czasami odkręcić może nie tak, żeby działał jak, jakbym oddał na serwis, ale wiem jak po środku pustej mi się zepsuje rower, to wiem jak go naprawić tak, żeby dojechać do serwisu, żeby naprawić go lepiej. I tam są serwisy? Są serwisy, ale są bardzo rzadko. W jakichś większych miastach co 500, 1000 km. Czyli nosiłeś rower na plecach? Nie, ani razu, całe szczęście. Rower nie. był na tyle dobrze zrobiony, że, że, że praktycznie biorąc w się nie zepsuł. Co jest najważniejsze w takim rowerze? Hmm. Co jest najlepsze? Uniwersalność. Ja sobie najważniejsze. Na, najważniejsze w rowerze. Tak, na wyprawę. Ale w sensie, jako taki przymiotnik, w sensie uniwersalność, czy jest leki, czy coś takiego, czy nie. jakaś taka rzecz. To jest nie najważniejsze. <laughs> To wydaje mi się, że ta uniwersalność, to, że jak podjadę do jakiegoś serwisu, bo też serwisy rowerowe poza Europą, one nie ogarniają na przykład jakichś bardziej zaawansowanych technologii. Także mm, ta uniwersalność, czyli v braking jakieś takie, jakieś takie najprostsze rzeczy, które mamy w takich rowerach z lat 90. ja właśnie na taki, tego typu rowerach właśnie jeżdżę, e, to one są na tyle uniwersalne, że gdziekolwiek bym, czy bym, jestem w Terharanie, Karachi, Islamabadzie, e, w Dakarze, czy na Łakrzut, czy Mładibu, w porcie w Maurytanii, to ja sobie zawsze jestem w stanie to, że tak powiem znaleźć osobę, która no przecież zobaczy v i to po prostu, no dobra gościu, to trzeba po prostu tu linkę poluzować coś takiego, no. I, i ta uniwersalność dla mnie jest takim najważniejszą rzeczą w trakcie właśnie, jeżeli chodzi o rower w tej kwestii. Pytałem y, najważniejsze w sensie takim mechanicznym. Ta hmm. część się najbardziej psuje, na hmm. a, którą a, ja to, najbardziej zwrócić uwagę, dęcki. zabierając rower. Dęcki. Dętki. Dętki, to jest klasyk w ogóle. To, wiesz, masz rower obładowany, jesteś ty, ale to też jak, jak się nie jeździ na sakwach, to tego się jakoś nie czuje. Natomiast dodatkowe 30 kg powoduje, że jednak ten nacisk opony do, do podłoża jest ten. To opona musi być bardzo dobra, to jest, tutaj się nie oszczędza, na oponach się nie oszczędza, one muszą być naprawdę dobre, Najpierw jest to wkładką antyprzebiciową, no bo się po prostu cały czas... Dętka to jest łapanie dętki Laczka to jest tak 90% usterek, które się naprawia w trakcie podróży właśnie często? No to zależy też od opony, nie? O, i od drogi, pewno. Od, od drogi, ale jak masz dobre opony, to wiesz, bywa tak, że przez dwa miesiące nic, nie, nic się nie wydarzy. Natomiast jak masz złe opony, to możesz łapać laczka co, dru co, co, co drugą godzinę na przykład. nie? Bo będzie jeden mały kamyczek i to się tak w slangu to się nazywa snake. Jak masz przetartą oponę, e, najeżdżasz na kamyczek i do, powstaje bardzo takie mikro uszkodzenie, które jest, po prostu schodzi bardzo powoli powietrze. Nie wiesz w ogóle, co jest grane, bo nie jesteś w stanie tego wykryć, nie widzisz żadnego wbitego gwoździa i. Tak się zastanawiasz, to jest grane. No, dopiero po prostu, jak zciągniesz to wszystko, znajdziesz wodę, żeby, żeby dokładnie sprawdzić, czy, czy opana jest przebita, czy nie. No to wtedy możesz to naprawić. Więc, no, opony. <grym> <grym> Powiedz, jak ty planujesz tę wyprawę? Jak wybierasz te kraje, do których jeździsz? To jest na zasadzie taki, okej, okay, marzyłem, żeby sobie jechać tam. Mhm. Tak. No marzenia. spełniamy marzenia. Pierwszy jest... raz pojechałeś na północ. Pierwszy raz pojechałem na północ, dokładnie, tak. taka pierwsza podróż właśnie była na Nordkap w 2013 roku, to jeszcze byłem na studiach. 11 lat temu. 11 lat temu, Boże. Napisałeś do mnie, że od 8 jeździsz, zacząłem liczyć. O Jezus Maria, wyszło, ale jestem mnie ja w ogóle jestem straszny, bo wydaje mi się, że zrobiłem takie 8 wypraw, ale mogło być 9 nawet, albo mogło być 7. <laughs> po prostu... Dobra, yy, wróć okres... sobie do głowy, że masz 11 lat. Jezus Maria, 11 lat na rowerze, masakra. Zacząłem północ, ta pierwsza. NordCap to jest takie kultowe miejsce generalnie, jeżeli chodzi o dojechanie, przylądek Północny. Yy, pierwsze w ogóle takie tundra. W, ogóle, w Europie jest tundra. A w jakim czasie to było? W lecie, w lecie. W lecie. W lecie. To był bardzo, bardzo, bardzo budżetowy wyjazd. Yy, no i. To, to właśnie, jakoś tak, dojechanie do jakiegoś najbardziej wysuniętego na północ punkty. No ale to jest jakby taki przyczynek do tego, że przejechać całą Skandynawię i Norwegię, która jest przepięknym, przepięknym krajem. Szwecja też była super. Eee, I to chyba tyle w sumie. I też no, to jest takie miejsce kultowe, wiesz, są so, so, so takie rzeczy wśród. Y Overlanderów, ludzi, którzy jeżdżą na przykład na jakieś długie dystanse transkontynentalne, czy to na rowerze, na motocyklu, kamperowców, whatever. To jest naprawdę, to, to są jakieś takie Nordka, dojechanie właśnie do, do Dakaru, e, przejechanie na przykład z Jedwabnego Szlaku, e, Afryka z e, Kair Kapsztad też jest takim klasycznym e, Panamericana. To są takie klasyczne trasy e, transkontynentalne, długodystansowe, który... Ośmiotysięczniki. Oś... <laughs> na przykład, nie? jak ośmiotysięczniki, odhaczasz po prostu i najpierw zrobić je w zimie albo w lecie jeszcze, nie? <laughs> no zimą notka byłby ciężki na rowerze. No i na elektryku by było, wiesz, to z tlenem by było wejście. <laughs> no ale nie, no to trzeba ładować. Już nie wyobrażam sobie tego chyba specjalnie. Ale no, spotkałeś wiesz... ludzi na rowerach elektrycznych na mm, pustyni? Nie. Nie spotkałem, ale na przykład jest taki Poznaniak, Fiedler Junior, który przyjechał chyba, ale to samochodem nie? elektrycznym z Kapsztadu do, do, Maroka, do Maroka, właśnie całą Afrykę elektrykiem. No to odważnie. Odważnie, nie wiem, gdzie on się ładował, ale... Ale. miał panele słoneczne. To, <laughs> no, tego panele, z nieba jest dużo. Panele słoneczne, tak, jak najbardziej. Wiesz, w Mauretanii są w, w wsie, których... No, są setki kilometrów, gdzie nie masz po prostu dostępu do elektryczności. Dla jest... nich to był kompletny gimnastyczny. I masz po prostu ogromny panel. Landlord, który jest na przykład, ma jakąś tam uprawę daktyli, dajmy na to, da, palmy daktylowej, ludzie tam u niego pracują, zostawiają telefony, ładują się u niego na, na panelu pod panelem, a później sobie odbierają telefony, no bo wieczorem jest ciemno, ciemnia wszędzie. I bardzo popularne są takie latarki, też bardzo tanie chińskie latarki z AliExpressu z wbudowanym panelem słonecznym. I one się właśnie przed, przed, przed domami się zawsze ładują. Po prostu, żeby wiesz, jak chcesz na dwójkę wyjść yy, gdzieś tam przepędzić jakąś kozę i iść sobie gdzieś tam w Latarki piasek, leżą wszędzie. To latarki leżą właśnie są takie. wszędzie no, co... zasięg? Zasięg w ogóle nie było problemu. Wydaje mi się, że w ogóle też ta budowa tych y, telemasztów nie jest chyba jakoś tak turbodroga. W sensie, że zasięg był często wzdłuż dróg, że, że drogi były zasięgowane, natomiast jak no wjeżdżałeś w jak, teraz, jak zjeżdżałeś w Boszczą, y, a czy zdarzało się jakiś tam offroadzik zrobić, to wtedy już tego zasięgu aż tak nie było. Natomiast y, za, zasięg, no wydaje mi się, że on po prostu był jakoś tak, nie wiem, czy ja się na tym w ogóle nie znam, ale w, na drogach był, natomiast już jak się wjeżdżało w głąb jakiejś y, Sahary, to już, 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 już nie, niekoniecznie. No dobra, słuchaj. Pierwszy Nordkap, drugi potem był Tadżykistan. Mhm. Przypominam ci twoje wyprawy. Potem co? Poznań, Poznań, czyli dookoła Morza Czarnego. Tak. Poznań, Iran, Meksyk, Pakistan i Senegal. W które miejsce byś wrócił? Hmm, Azja. Azja jest dla mnie takim miejscem, które. So, Tadżykistan? Jest... Tadżykistan, Pamir Highway. Jaka to była trasa? E, wiesz co, to był 2016 rok. Chyba dobrze mówię? A tak, dobrze mówisz. Dobrze mówię, brawo. Odhaczony. Będzie dzisiaj. to masz telefon ja. do przyjaciela. Do to to do także, bo, ja bo to dziewczyny. To właśnie musiał musiałeś do byłej dziewczyny, także. Wykreślam ci to. Już miał pół na pół. 2016 to jeszcze był trochę inny czas, także wtedy przez Pribałtyk, no, przepraszam, nie Pribałtykę, ale w, no, przez Litwę, Łotwę, Rosję, Kazachstan, Kirgistan do Tadżykistanu, właśnie. To była taka trasa trochę inna. Przez ten taki bardziej post-Sowietikum. -post no i to była, taka, to była taka pierwsza podróż. To jest, Chciałbym kiedyś jeszcze pojechać właśnie do Azji Centralnej w zimie, na przykład zobaczyć te. Rowerem. Rowerem, no. tam Przy tych minus 40? Dokładnie, to jest takie moje marzenie. To jest raczej chciałbym doświadczyć tego, no bo no już jeździłem no, do, do Pakistanu, jechałem w zimie na przykład i było minus 20 i to raczej była normalna temperatura wysoko w górach, na przykład w Iranie czy, 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 czy w Turcji. Natomiast to minus no, 40 może nie, ale to 40, 30 się zdarza tam. Odczuwalnej takiej temperatury, bo tam wiatr jest bardzo silny i właśnie to jest ten. ten nawet może być raczej cieplej, w sensie zimno, ale cały czas cieplej. Natomiast ten wiatr powoduje, że wiesz, że, że możesz naprawdę szybko zamarznąć. Nie? Ale generalnie no step, chciałem zobaczyć step zimą. Jest, wydaje mi się, że to jest i też Pamir Highway zobaczyć. Zobaczyłeś? Zobaczyłem latem, ale zimą też wydaje mi się, że to było super. I też zacząłem się trochę uczyć farsi i, i, i dosyć tu dużo czasu też w sumie poświęciłem na naukę języka farsi, czyli perskiego, czyli ta rodzina języków ta, tadżycki czy, czy dari jest jakiś zrozumiały trochę, więc chciałbym też pojechać w te rejony z, już z dobrą znajomością, na przykład Języka lokalnego, który po prostu, jakby rosyjskie jest oczy, oczywiście jak najbardziej rozpowszechnione, natomiast to już jakby to jest duży ukłon. Wyobraź sobie Tadżyka, który przyjeżdża na, na rowerze tutaj w zimie i mówi, mówi po polsku. polsku. No tak, to za. Przekręcając to za drugie, za drugie są. So. To jest po prostu pod strzechami wydaje mi się, że jest w stanie tyle po prostu, jakichś fajnych historii, informacji się dowiedzieć, że no, chciałbym to też jakoś kiedyś. No, w do Azji powiedzmy. wrócisz. Na pewno. Amerika? na pewno. No właśnie też z no zawsze mam taki właśnie rozkrok, nie wiem gdzie jechać, nie? Z tyle planów. Właśnie Ameryka Południowa mi się Masz bardziej listę masz. takich, tę rozpisaną po kolei ma, ma, ma. tych celów. Ja, ja, i, I w jaki sposób też to trzeba przejechać, to też są takie rzeczy dosyć, no ortodoksem jeżeli chodzi o podróże takie rowerowe jestem, to Ameryka Południowa dookoła, to mi się tak marzy też właśnie. Czyli te 8 tysięczniki po prostu, trzeba zaliczyć to wszystko. No, ale no. Ameryka cała, tak? Od południa na właśnie, tylko, tylko południowo chciałem zrobić. Aha, to jest kółko, bo, około mało, mało kto jeździ właśnie Amerykę Południową dookoła, wszyscy omijają Brazylię, która jest po prostu jakimś pięknym krajem, mi się wydaje. Od dlaczego mijają jakiś celu mm, mi Bo wziąć, właśnie pan Amerykana, czyli ta, ta trasa, jeden z tych ośmiotysięczników, czyli ta Pan Amerikana prowadząca właśnie z Alaski do Patagonii, czyli z północy Ameryki Północnej na południe Ameryki Południowej. To ona właśnie omija, omija właśnie Brazylię, która jest. To jest w ogóle też niesamowite. Ostatnio czytałem, że chyba Brazylijczycy jest 200 milionów, ponad 200 milionów Brazylijczyków, ale hiszpańskojęzycznych ludzi mieszkających w Ameryce Południowej jest porównywalnie. Jakby język portugalski i hiszpański jest tak jakby prawie że 60-40%. do 40%. To jest jakby też taka klisza myśleniowa o Ameryce Południowej, że to po prostu znasz hiszpański i możesz wszędzie jechać. O nie. W nie. Ameryce Południowej to pewno musiał być rzeczywiście dobrze. Jeszcze, jeszcze te lokalne języki przecież ludności rdzennej, które tam, nie wiem, Quechua jest chyba, Guarani też to jest taki język chyba w Paragwaju, to jest Paragwaj chyba jedynym krajem, który, który, który ma też ten język chyba dominujący ludności rdzennej, która tam mieszka od zawsze, jest bardziej popularny niż hiszpański. Ale nie wiem, czy teraz nie kłamie. Sprawdzimy. A, czyli następna wyprawa. Nie, gdzie i kiedy? Nie, nie, na pewno jakoś pod, na pewno jesień, natomiast gdzie jeszcze tak do końca nie podjąłem decyzji. To się już nie, pieniądze zbierasz, tak? Zbieram. Okay. <laughs> Dopiero co wróciłem, ale już zbieram na następny no, to Wiadomo, na tym to polega. A powiedz, co masz w top 3 w tej chwili? No to właśnie myślałem, żeby jechać albo z Polski do Nepalu, albo z Polski do Mongolii, albo do Oka Ameryki Południowej. Coś takiego dłuższego, dłuższy projekt, taki roczny, bardziej niż pa paromiesięczny. Projekt roczny, czyli zakładasz, że będziesz tam pracować, czy jednak musisz zgubić pieniądze? Nie jestem w stanie tego jakoś pogodzić. Ja jakoś też trochę, albo jestem w podróży, albo jestem w pracy. Aż i podróż dla mnie też poboi się staje też pracą, więc raczej, raczej bym po prostu został przy tym. Więc przy takiej opcji tylko poświęcenia się właśnie jechaniu i doznawaniu właśnie tego wszystkiego dookoła. Jednak praca wytręciłaby Cię z równowagi. No ale wiesz, no ja teraz prowadzę aktywnie Instagrama, <laughs> to też się sobie niejako praca wszyscy się śmieją, także ja to tak mówię o tym, ale to jednak no z dwie, trzy godziny dziennie no, to poświęcam, żeby właśnie zrobić relacje, napisać posty, w, zrobić zdjęcia, y, zastanowić się nad tym, żeby to też miało ręce i no, także też powoli staje się pracą i też właśnie teraz w, w czasie moim wolnym właśnie nagrywamy podcasty też, y, czy, czy, czy właśnie też jeżdżę z projekcjami teraz po Polsce, więc jakby czuję też sens, y, że, że jest taka jakaś Mała, mała świata, szansa, mała że, szansa, zacznie, że zacznie, zacznie stanie się zawodem. zawodem. Może nie będę Martyną Wojciechowską, ale no... no może być, spokojnie. <laughs> nie może sobie zamykać tej drogi. No, ona weszła na Everest w końcu, więc... Ale nie wjechała na rowerze. <laughs> Czyli co, chcesz, żeby to był twój zawód? Chcesz rzucić robotę i po prostu jeździć na rowerze mm, po świecie? Trochę tak, trochę tak. Taki jest cel trochę też w tym wszystkim. I ten Instagram, TikTok, te wszystkie profile, hmm. to rzeczywiście, tak jak mówisz, powolutku jakoś tam zaczyna dawać efekt. No tak, no bo ja też tym się zajmuję nie, nie, od niedawno, od półtorej do dwóch lat. To jak zacząłem tak aktywnie działać, miałem jakieś te media społecznościowe, ale totalnie nie wiedziałem, jak z tego korzystać, więc jak, raczej tak pankowo do tego podchodziłem. Natomiast od z takich dwóch lat już stwierdziłem, Wiecie, się, że. że trzeba. Że, że, że trzeba. No też nie jestem młody, więc. <laughs> A to właśnie dzięki tym mediom społecznościowym, te pełne sale na twoich spotkaniach? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to dużo osób właśnie jakoś tam mm, ogląda, relacje, ogląda, tak. ogląda czuję, czuję ten feedback, że jest dosyć spory i w Poznaniu dużo osób, właśnie teraz, nie wiem, w Katowicach, po, po Pakistanie miałem chyba z 14 czy 15 jakichś takich prelekcji, a wcześniej miałem jedną, więc po takiej podróży, której miałem tak naprawdę więcej historii, więcej jakoś też, może też story, storytellingowo też się trochę polepszyło. Też zdałem sobie sprawę, jak to też trzeba mówić też o, o podróżach, bo to też jest dosyć ważne, więc to jakby. Idzie trochę ku lepszemu. Tak. No to już trzeba <gry> się, się co tego się... nauczyć. Trzeba się Nie, tego trzeba nauczyć. Trzeba się to nauczyć jest proces. życia trochę publicznego po prostu, tak? No, to jest proces, ale mam nadzieję, że mi się ten proces jakoś powiedzie. Ale i... Dobrze się z tym czujesz? z relacjonowaniem swojego życia? Tak. No właśnie, staram się, żeby to, było tylko, to, to były tylko podróże. Że, żeby to nie były właśnie rzeczy takie osobiste a, i takie rzeczy, które... Bo jest, nie, nie lubię wrzucać swoich rzeczy n, n, jakichś takich też, nie wiem, nie mam jakiejś takiej y, potrzeby ekspi... Zawodowym, ex, ex, zawodowym e... E... Instagramerem chcesz być? Coś ten desej, no. Albo podróżnikiem, no nie. <średytujesz> Ale nie mam, nie, nie, chcę, e, nie chcę jakiejś takiej ekspiacji sobą, wiesz. Podróże i i, I to jest, no to i tak już jest spory wycinek mojego życia, jakby nie patrzeć. Także to wydaje mi się, że tyle i więcej nie chcę wrzucać w, w internet. Bo... Gdzieś tam ktoś do, do ciebie zgłasza, prosi cię, może no, byś nas zareklamował, żebyś. Coś, coś tam, tam się, się, się pojawia. no tak? już jest ten moment? No, coś tam się pojawia, no ale nie, ja tak nie wiem. Za mały jesteś, myślisz? Myślę, że, że jeszcze to nie jest odpowiedni czas. Ja też nie ja mam taki problem z konsumpcjonizmem też. <noise> ja nie, nie że też dlatego, że jestem low budget, bo chcę być niskobudżetowy, ale też dlatego, że jakoś też do tego podchodzę tak trochę konsumencko odpowiedzialnie chciałbym, trochę inne wartości niż kupowanie kolejnych nowych rowerów. Podróże rowerowe jak najbardziej, ale może trochę też bardziej takie, żeby te podróże, bo wiesz, no jak na przykład jechałem teraz przez wzdłuż Morza Śródziemnego i tam po prostu Antropocen jest najgorszym, najlepszym przykładem tak naprawdę tego, jak wygląda to Morze Śródziemne, zabetonowane jakimiś apartamentowcami, w których nikt nie mieszka. No jakby nie, nie, nie chciałbym się podpisywać pod czymś takim, nie? I jakoś nie chciałbym. Fajnie jest podróżować. Podróże są super, ale jakby nie potrzebujemy chyba tego aż tylu apartamentowców, nowych rowerów, czy bipsów, jakichś ciuchów, które później będą leżeć w szafie. I yy, no jakoś nie widzę się. Z, nie, no, to, to, to ja mam cały czas jakoś taką. A ja mówisz o turystyce? O podróżowaniu, o podróżowaniu. też. No ale jednak podróżnicy no, jakby też napędzają turystykę. Nie? I. No, i to są jakieś takie że względy etyczne. Ja się cały czas z nim no, wiesz, no, jestem coraz starszy, także z, zegartyka. No, nie będzie inaczej. Za, za rok może się spotkamy, wiesz, pojadę gdzieś znowu, zobaczymy się Co obładowany logo, logówkami. będę. No, ale nie chciałbym, żeby tak było. To tak, e, dlatego też ten e, jakiś crowdfunding mam, czy coś takiego, bo chcę trochę iść bardziej Swoją to, drogą. swoją drogą. Zapadła cisza. No e, Trze Trzecia szukaj. droga. O, no, to już będzie czwarta, piąta. Szukaj swojej drogi, na pewno ją e, znajdziesz. Albo wrócisz do tego, co robisz przez cały czas, i będziesz nadal kurierem. Ale kurierem tak. najwyżej, no ale wiesz, no z historią zostaną ze mną do końca, nie? Ty jeździsz że to... non-stop, tak? No, tutaj przyjechałem na rowerze. No wiem, kurierem jesteś. Jestem kurierem. Mi się w, w, lepiej się czuję w siodełku na pewno niż, niż chodząc. Ale <grywia> no to trochę mnie to nie dziwi, to, co ty robisz. Ale robiłem na przykład jakieś długodystansowe szlaki piesze i jakieś 2 trzy tygodnie byłem w górach, na przykład jakiś główny szlak beskidzki na przykład przeszedłem niedawno i to też są fajne rzeczy, ale mm, robię, nie ma kółka. Zesz, nie ma kółka. <grywia> no tak, no kręcenie się na rowerze żeby Poznanie może być nudne. To się nie dziwię trochę, że chcesz hmm. wyjechać. Zobaczyć ale co To jest czasami jest przyjemna nuda. A jak ci się po Poznaniu rowerem w ogóle? Coraz lepiej. A jednak widzisz. Ja tak narzekam na niektóre rzeczy tutaj w Poznaniu, ale no dobrze się jeździ, no dobrze się jeździ. Jak porównując, jak nie wiem, 10 lat temu, no, system kontrapasów na, Jeżyc, bo ja na Jeżycach, bo mieszkam dosyć długo, z Dębca jestem, ale na Jeżycach mieszkam. No, to nawet na co też ta infrastruktura po, powstała i też kultura kierowców się zmienia. Dużo kierowców. No, mów jeździ. dobrze o kierowcach, tak. No Rowerzysta ale, mówiąc dobrze o kierowcach, a, potrzebny na jest. No, to. wiesz, no w sensie, jak wracam z Mauretanii, no to, no to jest na pewno tutaj dobrze, nie? No, to nie jest poziom hiszpańskich kierowców. Hiszpańscy kierowcy są najlepsi na świecie w ogóle, jak oni dbają o to, że. Tak, jakby. Po prostu jak małe dziecko traktują i dużo dozą wyrozumiałości wszyscy jak jeden mąż. Natomiast no, to zmienia się dosyć szybko, może tego nie widzimy w, jakoś tak jak się jest się w, ca w trakcie tej jakiejś zmiany, modernizacji natomiast. no. Dobrze, no tutaj też fajnie na Łazarzu się jeździć. Czy... A, no pięknie. Też są kontrapasy wszędzie, są na które niektórzy kieną, Ale powiedz, <grym> władze miasta się chwalą tym, że Pozniaków coraz więcej jeździ na rowerze i to widać? Ty jako rowerzysta, mm. który spędza na, na rowerze przez całe, całe dnie. Mm. To czujesz? tak. Tak, czujesz. No, zdarza, zdarzają się, że kiedy rowerzyście mnie denerwują, że po prostu wymuszają pierwszeństwo, więc ich. No, no, jest coraz więcej. Najgorzej jest w lecie. <laughs> ale nie no, tak już tak serio mówiąc, to tak, no, czuć, czuć, że jest więcej. Na, może trochę mniej zimą, ale na pewno zdecydowanie więcej latem. Może dojść do tego, że latem po prostu ludzie będą, rowery nawet będą dominować. W, w, tutaj gdzieś... No czekamy na to wszyscy. Niecierpliwie. No mam nadzieję, no bo <laughs> wiesz, więcej rowerzystów, więcej followersów. <laughs> A widzisz, o to ci chodzi. Czyli jednak Jednak dobrze. myślę marketingowo. No, włącza ci się już ten tryb. Wszystko się zgadza. <laughs> Ale powiedz ten rower już forever na zawsze i, i prawa jazdy nie zrobisz? No, chciałem w tym roku zrobić, ale zobaczyłem, że to drogie jest. Może, mogę kupić za to prawko bilet lotniczy do Buenos Aires, więc. Niepotrzebne jest prawa jazdy. Nie wiem, no fajnie by było mieć w końcu, bo jednak no, potrafię jeździć. O. Ale nie, nie mogę jeździć. No, nie możesz. No. No, także no, chciałabym się trochę ogarnąć. Mam nadzieję, że no, to prawo jazdy jednak trzeba mieć. To jest tak między Bogiem a prawdą fajnie. No, z drugiej strony, głupio mieć prawo jazdy, a później nie używać i, i, i znowu się zapomina, jak się jeździć. No, nie, no, mówmy się, że jak już masz, to się przydaje. Moja mama jest taksówkarką, więc no, trochę też mieć iść nie o to, ale. Mama cię uczyła jeździć? <laughs> Pomidor. Pomidor. To są miejsca, gdzie można się uczyć. dzięki spoko. A my wyobrażasz sobie sytuację, w której te podróże twoje się skończą? Czy to nie ma? Tej mm, no na razie to jest taka heroina, żebym wolał, że, żeby się nie kończyły. Ale no nie wiem, no jest, jest, póki co jest, jest, dobrze się z tym czuję fizycznie też, no bo to jest też bardzo mocno obarczające fizycznie, psychicznie i fizycznie w sumie. No ale w tych dwóch kwestiach czuję się dosyć tak fajnie póki co. No, ale to no, no, mam nadzieję, że się nie skończą tak naprawdę między Bogiem. Prawda? Może wyewoluują we, trochę krótsze podróże, mniej obarczające życiowo. Natomiast, natomiast czuję, że, że to jest, no, jest największą żyć. frajdę w ogóle w życiu. Nie? No to, to mnie nakręca w ogóle, żeby wiesz, więcej pracować, nie wiem, jakoś starać się coś takiego robić. Jest... Życie dla wyjazdu. Dla wyjazdu, dla tej adrenaliny, dla poznania. Dla, Zobaczenia tego świata z książek, które wiesz cały czas, jakoś tam gdzieś pochłaniam, to, 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 to jest. I czym się różni świat książek od świata rzeczywistego? Hmm. Czym się różni? Yy, narracją. A, tak, <laughs> Narracją pierwsza, pierwsza osobową. <laughs> tak. yy, no ale jest, jest inna, nie? W sensie dużo reportaży jest. Yy, trochę uwypukla rzeczy, które po prostu się, tak jak są, nie wiem, YouTube czy jest bardzo clickbaitowy i te tytuły są clickbaitowe, tak samo reportaże w pewien sposób, one trochę wypaczają jednak to życie codzienne wielu ludzi na świecie. Jakby patrzenie z perspektywy narkotrafikantę w Meksyku. No ja nie spotkałem żadnego narkotrafikantę, a spotkałem bardzo dużo fajnych ludzi, z którymi się dowiedziałem o, nie wiem, plantacjach papai, no bo też podróżuję po wsiach najczęściej i nie wiem, spędziłem z rolnikami, którzy mieli plantacje papai i ścinaliśmy sobie papaje, w ogóle z jakichś ogromnych palm. Także, no, tak że, no to jakby trochę takie odczarowanie. Wracam do Polski i czytam reportaże, a później jadę i odczarowuję sobie to, y ten świat właśnie z tych reportaży. Tak że, Ale warto czytać te reportaże. Tak, tak czytajmy, czytajmy. Reportaże zdecydowanie... Trzemień, background trzemić. Tak, tak. To, 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 Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć, nie? Ale jakby też, no, reportaże no ja jestem uzależniony od wydawnictwa czarnego. Nie czy można tak w ogóle. Można, u nas, można wszystko. Okay, no to Nawet to... kląć możesz po, po hiszpańsku, nie. po portugalsku. Madre po polsku, mia. Tak? No. Albo no. po persku. O, po persku to najlepiej tak Nie, bo to jeszcze. Może koledzy z Iranu, którzy są z Poznania. Masz, że nie... słuchają nas, no. A... przecież statystyki, czy mamy jakiś słuchaczy z Iranu. Słuchaj, powiedziałeś, że, że te wyjazdy są obciążające psychicznie i fizycznie. Fizycznie to jasne. Hmm. Ale dlaczego? Psychicznie. No to tak jak chyba na początku też mówiliśmy, no ta cena to są to właśnie relacje, nie takie mm, rozwleczone bym powiedział. Takie jakby jak jesteś gdzieś pomiędzy, no to też jesteś gdzieś pomiędzy dla swoich przyjaciół, rodziny, dziewczyny. No i to nie są takie często pozytywne historie, nie? Czyli to raczej nie to, co przywozisz, tylko to, co zostawiasz, jest mm. może nie problemem, ale tym obciążeniem. To obciążeniem, ceną. No i to jest jednak, nie, nie, nie ma złotego środka, no to niestety. I tak, to jest tak, no to ja zawsze mówię, że to jest cena po prostu, którą się płaci za, 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 za tego typu życia. Tu mam trzy pytania na koniec. Czego dowiedziałeś się y, o rowerach podczas tych wypraw? Że nie ma sytuacji, w której by się nie dało go naprawić. <laughs> zawsze się go da naprawić, mając jakieś na, naprawdę bardzo podstawowe wiadomości o, o, o budowie roweru. Co znaczy podstawowe? No, na przykład wiesz, że pękło mi na przykład jarzmo, jarzmo od siodełka. I już środełko mi spadło. Miałem tylko samą sztycę wystającą w Kazachstanie, pośrodku stepu. No, było 30 kilometrów. No jakoś ściągnąłem tą sztycę, żeby się nie nienawidzić. I dojechałem, nie? I później jakoś znalazłem śrubkę po prostu w jakiejś wioseczce. Poskręcałem parę śrubek. Nagle no, się okazało, że to jakoś tam działa da się na patentie. Później dojechałem do majstra i majster mi to naprawił, więc jakby no nie ma takiego problemu z rowerem, który, ten, ta uniwersalność, wracając znowu do uniwersalności, że, że no z taką podstawową wiedzą da się naprawdę ten rower, wszystko w nim, praktycznie biorąc, wszystko zaprawić. Czego dowiedziałeś się o świecie? Ludzie są dobrzy. Mm. Takie proste? No, banalne, trywialne wręcz, ale no, ludzie są dobrzy po prostu. I jakby, gdyby YouTube promował tego typu wiesz, informacje, albo nie byłoby, nie, nie byłoby w ogóle dziennikarstwa newsowego na emisji. nie. No, także to. Ja w ogóle jest mega jestem z tego powodu, że tak powiedziałem, że, tak? że ludzie są dobrzy, ale, No ale tak jest właśnie. No. To trochę wiąże się z tym moim pytaniem o bezpieczeństwo. Nie jest niebezpiecznie na świecie. Myślę, że są sytuacje, które poprzez właśnie też wracając do reportaży czy tego typu, nie wiedząc na przykład, jakiejś danej specyfice danego regionu, można się wystawić na niepotrzebne kłopoty. To bardziej w ten sposób. Oczywiście mówię o podróżowaniu po krajach rozwijających się, niekoniecznie mających jakieś ogromne problemy, jak wojna na przykład, czy, czy jakieś takie konflikty. Ja mam to na wojna się jest nieprzewidywalna. Jest nieprzewidywalna i to, to, to jest zupełnie co innego i jakiś taki dar, który w ogóle mnie nie kręci. Natomiast yy, mówię bardziej o, nie wiem, pojechaniu do Iranu, że no, znając jakieś takie podstawowe zasady, można tam naprawdę funkcjonować i spokojnie, to to, to właśnie to właśnie się bardziej rozbija o to, nie, że trochę trzeba ogarniać po prostu w poza Europą. W sumie w Europie też trochę, nie? Jakbyś na dłużej miał zostać w jakimś kraju, to gdzie byś został z tych, hmm. które odwiedziłeś? ja jestem iranofilem, ja się bardzo dobrze Jednak czuję w Iranie. Iranofilem. Hmm. No, dobrze się tam czuję. A rozmawiałeś tam z ludźmi? Tak, tak, tak. Ja byłem w ogóle w trakcie protestów. W ogóle też yy, o, o, właśnie po zamordowaniu przez policjantów Amini. E, więc pamiętam, tam no, miesiąc czy dwa miesiące po wybuchu protestów właśnie w dwa miesiące w Iranie. Yy, no i te historie, które słyszałem od właśnie moich znajomych, z którymi tam cały czas jesteśmy gdzieś w kontakcie. To, co się wydarzyło, to, co się dzieje tak naprawdę, jak wygląda w ogóle, jakby to jest. Państwo matrioszka to jest państwo w państwie, społeczeństwo w państwie tak naprawdę, jakby to są dwa odrębne byty. No Iranie bym mógł po no, prostu galać To jest, To jest takie, taki mój mały konik, bardzo dobrze się, znaczy paradoksalnie, bo to jest jakby religijna dyktatura, no ale dobrze się czuję pod tym względem, że po prostu no, lubię Irańczyków. O, to, to, to jest chyba takie dobre określenie tego. Co, to, to jest... I oni się źle czują w swoim państwie? Duża część Irańczyków źle się czuje w swoim państwie. Nie wszyscy oczywiście, no bo ten system taki, powiedzmy. Tak, w każdym razie. No właśnie, przywilejów wynikających na przykład z, z, z państwowych spółek, bomiadów i y, ludzi, którzy czerpią zyski, albo właśnie aparatów władzy, y, y, czy, czy, czy na przykład wiesz, Basidżów, którzy są y, żelazną ręką y, wiesz, pacyfikującą i to oni utrzymują też swoje rodziny, więc rodziny wiesz, plus do tego jakaś religijna. No o, Irańczycy, tak samo. Irańczycy są jednym z najbardziej laickich yy, narodów, których, yy, których poznałem w ogóle, <laughs> jakby meczety tam są puste. Nam się nikt nie modli, nie? W sensie jak modlą się, bardzo mało osób w Iranie jest religijnych. Takich religijnych jak na przykład, bo oni są szyjtami, natomiast słynici, jak wjechałem do Pakistanu, to modlenie się w trakcie piątku. W, w, w publicznym miejscu, to jest jakby norma i dużo osób się po prostu mali jakby, a Iran ma łatkę właśnie tego turbo religijnego, fanatycznego islamu. Co... No bo to są jedyne obrazki, które widzimy stamtąd. Dokładnie, no a społeczeństwo jest przez właśnie tą religijną dyktaturę stało się bardzo laickie. No tym się różni od nas, że my żeśmy mieli wolne wybory, a oni tych wyborów <laughs> wolnych nie mają. No tak, no. No tak, no to no, Iran no też, no i Iran wiadomo, jako polityka to później wiadomo wspiera jakieś różne inne bojówki, właśnie też przez to, że wspiera bojówki na przykład w Libanie, czy Hezbolla chociażby, czy Asada wspiera, no to też jakoś też to niusowo, że tak powiem, jakby to jest wszystko po tamtej stronie barykady. kraj z drugiej strony też informacyjnie. Informacyjnie, sankcje też są bardzo mocno też Odczuwane odczuwalne, są? no w Iranie jest no, hiperinflacja na chwilę obecną cały czas. Wiesz, no nie działają żadne karty, nie Mastercard czy Visa. Jest, jest, jest totalnie... To Irańczycy też mają bardzo mocny... W, wiesz, no, mi też jest na przykład jest łatwo podróżować, będąc na przykład Polakiem, bo wiesz, tu skupisz sobie wizę i jedziesz, nie? A na przykład Irańczyk, żeby podróżować, to pojechać, nie wiem, pojechać na rowerze po krajach europejskich, to on musi mieć tak, taką tonę papierów. To jakby to ta biurokracja w ogóle ich wyklucza na przykład z tak zwanego... Jeżeli chcesz być podróżnikiem irańskim, to masz po prostu na samym wstępie, masz tak po prostu pod górkę, to jakby to no jest nie wiem, czy absolutnie to absolutnie niemożliwe. możliwe, no właśnie. To wspomniałeś o pieniądzach. W jaki sposób ty bierzesz te 7 tysięcy ze sobą? Ty upychane, bank <laughs> wszędzie <śmiech> gdzie się da? Śmierdzące skarpety. <śmiech> Dosłownie? <śmiech> nie, nie. Mam część pieniędzy, tak z 60%, ale <laughs> no nie wiem, czy tak mogę mówić, bo nie będę jeździć no nie, po Polsce, wiesz o co <laughs> chodzi. Jakaś... <laughs> Ej, dobra, mam dwóch, te kasy masz znowienie. Nie pytam, gdzie ty chowasz, ale to jest oczywiste, <laughs> że to musisz mieć ze sobą, pewnie. Eee, no teraz na przykład jechałem, to miałem połowę budżetu ze sobą w gotówce, w różnych miejscach pochowane, że jak ktoś by miał kres z portfela, to cały czas mam gdzieś tam, cały czas wiesz, poprzetykane, po a część miałem po prostu na kartach, yy, część na jakichś oszczędnościowych, gdzieś tam, system kodów, który dywersyfikacja. To, jest dywersyfikacja pełna, nie? Dobra, i trzecie pytanie. Czego osobiście sobie się dowiedziałeś? Hmm. Że... Masz czas, masz cztery miesiące, żeby myśleć. No, tak, no. no. To myślenie w trakcie podróży jest super, no ale dla mnie to jest jakby, trochę się dowiedziałem, że moje serce gdzieś tam, jedna... jadąc do, do, do Senegalu, wiedziałem, że, że jednak Azja to jest ten rejon, w którym się najlepiej czuję. To, to tego się dowiedziałem, że E, że jeszcze nie wiem, czy w Ameryce Południowej się dobrze nie czuję. No możesz się czuć w dwóch miejscach dobrze. Nie, no nie spoko. No, Turystyczny borderline. No ale tak właśnie tego się dowiedziałem, że Azja jednak jest moim... Jadąc gdzieś tam na zachód dowiedziałem się, że... Wracać, jest... wracać to tam. No. No, lubię wracać w ogóle też do takich miejsc. To też sobie uzmysłowiłem. A y, takie najpiękniejsze moment tych twoich wypraw? Masz coś takiego? Hmm. Ja ja lubię dojeżdżać, ja często ryczę no, w trakcie podróży, jak dojeżdżam do jakiegoś takiego miejsca, które wiem, że na mapie już jest daleko i albo jest jakąś taką barierą, która na przykład, wiesz, ja jestem historykiem z wykształcenia, więc po prostu wiedziałem, że na przykład, nie wiem, Aleksander Wielki, jak dochodził do Pomiru, to na przykład gdzieś tam się odbił od tych gór i sobie gdzieś tam nie poradził, albo coś, albo wiesz, wiesz przyjeżdżasz, trawersujesz Sahary 2,5 tysiąca kilometrów i dojeżdżasz na Sawannę, w ogóle do, 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 do Senegalu po czterech miesiącach, Jechania dzień w dzień po prostu na rowerze. I ja właśnie w takich momentach się rozklejałem, to są takie najlepsze. Czy stoisz i ryczysz? Stoję, ryczę, no. Jak, w, jak wjechałem na Saharę, pierwszy dzień na Saharze, to był w ogóle taki wiesz, adrenal, adrenalina i po prostu ryczałem ze szczęścia. No jak, no sobie uzmysłowię, że ja jestem na Saharze, że dojechałem z Poznania na Saharę, to jest super w ogóle. Jesteś w tym filmie, w którym... Jesteś w tym filmie, który sobie wyobraziłem jakieś trzy miesiące temu, dajmy na to. Albo na przykład do Pamiru, jak dojechałem, albo, albo właśnie do Karachi, do Pakistanu, że siedziałem, piłem sobie taką herbatę z mlekiem, i w Karaczi 20 milionowy metropolii po prostu, totalnie innym świecie, jakby to są Indie już prawie, nie? I subkontynent indyjski. I, i sobie uzmysłowię, 6 miesięcy się tarmosiłem po prostu zimą przez Iran, przez, nie wiem, Bliski Wschód, przez Bałkany, tylko po to, żeby właśnie wybić tą herbatę. I naprawdę, no, to, są, to są takie momenty, gdzie... To są najpiękniejsze momenty, jak sobie to uzmysłowię. I co myślisz w tym momencie? No, że to jest fajne, co robię w sumie. Ale sympatycznie się zdrowiło. No na koniec tak musiało być. <laughs> Powiedz, czego ci życzyć? E, wielu kilometrów na rowerze. No to zrobisz to. <laughs> <laughs> no ci nie będę życzyć. To, czego to mi bank. E, żeby to się bardziej bilansowało może też musiał mieć. No, czyli kasy. No... Sponsorów. Już, sponsorów, może nie, ale żeby, żeby to jednak, żeby więcej czasu spędzał w drodze. Obrabiając materiał z drogi, niż pracował też tutaj. Praca jest super w ogóle, ale chciałbym pracować tym, co, co robię teraz, i mm, co mi sprawia największą przyjemność, także. No to ja ci dołożę jeszcze dobrego towarzystwa na drogę. Życzenie. <laughs> Niech będzie. Ma być? Ma być Niech dobra. Być. przyklepane. Łukasz Majewski podróżnik, kurier rowerowy jeszcze <laughs> póki co. Nomada w drodze znajdziecie Łukasza na Instagramie przede wszystkim, na TikToku i gdzie tam jeszcze? I Nomada na Facebooku, tak się nazywa. Dobrze, szukajcie wszędzie Łukasza Majewskiego, klikajcie mu tam mocno, dawajcie lajki, płacicie pieniądze, żeby mógł podróżować, realizować plany i płakać w tych miejscach, do których miał dotrzeć. Dzięki wielkie za zaproszenie, Dziękuję za bardzo. Nagranie i produkcja podcastu shumstudio.pl po tej rowerowej podróży po Azji, Ameryce i... Afryce wracamy do Poznania i zachęcam Was, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, posłuchajcie wywiadu z Jackiem Miieszkowekiem, który był w 90. odcinku podcastu, wywiad na który zresztą pewno wiecie, może nie wiecie, czekaliśmy rok, w końcu się udało, rozmawialiśmy we dwóch z leszkiem z prezydentem miasta Poznania, kandydatem na prezydenta w trzeciej kadencji. Zaprosiliśmy i przez cały czas nasze zaproszenie jest aktualne, także wszystkich pozostałych kandydatów na, na prezydentów i prezydentkę. Być może poznania, jeżeli chcecie, jeżeli nas słuchacie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu w tym podcaście albo w poprzednim podcaście, to zgłaszajcie się do nas bardzo chętnie. Posadzimy Was tutaj w naszym wspaniałym, profesjonalnym studio i porozmawiamy z Wami o Waszej wizji poznania, o tym, jak nam chcecie urządzać to miasto, co źle robi Jacek Jaśkowiak. Podejrzewam, że chwalić nie będziecie. Bardzo chętnie was posłuchamy. No i na koniec jeszcze na chwilę wrócę do rozmowy z Łukaszem. Jak słyszeliście, dla niego bardzo ważne jest wsparcie duchowe, ale też takie bardzo przyziemne materialne fanów, tych ludzi, którzy doceniają jego robotę, więc udawajcie się na profile wszystkie możliwe Łukasza. Szukajcie go. Jak możecie, to dorzućcie mu parę złotych do jego wypraw. I pamiętajcie też o tym, że dla nas to również jest ważne. My też się cieszymy z tego, że wspieracie nas duchowo i finansowo, więc pamiętajcie o naszym patronite. Tam mamy kilka różnych progów finansowych, od bardzo niskich do bardzo wysokich, może takich raczej po prostu wysokich, więc możecie się zdecydować na ten, który Wam najbardziej odpowiada. I dać nam materialny, taki bardzo czytelny znak, że lubicie nas słuchać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się w poniedziałek w 92. odcinku podcastu z Poznania. Druga wersja. Do usłyszenia.